Cześć, nazywam się Kamil i dziś opowiem Tobie o tym, jak odpowiednio przygotować warunki do życia kameleonowi na czas Twojego urlopu, ale takiego urlopu, gdzie kameleon pozostanie w terrarium bez ingerencji osób trzecich do czasu, kiedy to nie wrócisz. Jednak jeśli masz możliwość pozostawienia go z osobą, która to ma jakąś świadomość, jak opiekować się kameleonem, to nie zastanawiaj się z racji tego, że nie masz pewności, czy z Twoim kameleonem podczas Twojej nieobecności będzie wszystko ok. Od razu na początku mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą próbowali wykonać odpowiednie warunki urlopowe kameleonowi, mają prawidłowe terrarium wykonane dla tego osobnika. Nie mówię tutaj, że muszą być one identyczne, jakie tutaj przygotowałem swojemu Neon Boyowi, jednak powinny być odpowiednie na tyle, żeby kameleon mógł prawidłowo się w tym terrarium rozwijać. Dzisiaj posłużą nam trzy rzeczy, które to stworzą odpowiednie warunki do życia na czas urlopu waszego i będzie to między innymi. Jeśli zdecydujemy się na skraplacz wody i wyjeżdżamy na długi okres czasu, wówczas pamiętać musimy o tym, że na spodzie terrarium powinna być jakaś miska, dosyć spora w zależności od tego, ile wody zapewnimy w zbiorniku z tą wodą, z tym naszym skraplaczem i ona z góry musi być wyłożona jakimś ręcznikiem i naokoło jakoś przywiązana, żeby kameleon nie miał do tej wody dostępu. Dlaczego? Dlatego, że mógłby wpaść do tego naszego pojemnika, przez co nawet i się utopić, czego byśmy nie chcieli widzieć na własne oczy po powrocie. Więc ja stawiam mój dripper, skraplacz wody na górę i ustawiam go w taki sposób, żeby woda kapała na roślinki, które to się w tym terrarium znajdują. Kolejną rzeczą jest, a raczej są, nasze owady. Owady nie powinniśmy układać w pojemnikach, w miejscach, gdzie kameleon lubi sobie, nie wiem, robić kubki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobi kubkę do naszego pojemnika, to niekoniecznie chcielibyśmy, żeby te owady jadł. Dlaczego? Dlatego, że będzie tam dosyć sporo bakterii, a nawet i pasożytów, które to mogłyby po pewnym czasie pokazać się u naszego kameleona. Także ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby takie pojemniki były gdzieś na górze terrarium, ale w miejscach, gdzie kameleon nieczęsto chodzi i gdzie nieczęsto mógłby zrobić kubkę. Jak widzicie, w tym oto terrarium znajduje się już taki, można powiedzieć, pojemniczek na owady, który to mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków. Link znajduje się u góry, nad moją głową. Starajmy się nie dawać kameleonowi szarańczy na czas urlopu, z tego względu, że może ona wyskoczyć z pojemników, które to posiadamy, no i oczywiście zestresować gada, przez co nie będzie chciał wychodzić z swojej kryjówki, gdzie te szarańcze nie mają dostępu. Ja ten drugi pojemnik ustawiłbym w miejscu, gdzie kameleon kompletnie nigdy nie robił kubki, dzięki czemu będę miał pewność, że owady karmowe, które to mu podam w tym oto pojemniku, nie będą miały jakiejś kubki w środku i nie będą wytwarzały się tam jakieś niepotrzebne bakterie, a nawet i pasożyty. Ten oto pojemnik mocowałbym w takim razie tutaj, czyli z dwóch stron terrarium dla kameleona bym włożył dwa pojemniki. Jeżeli Wy chcecie wyjechać na dłuższy okres czasu, wówczas albo robicie więcej tych pojemników i więcej tej wody nalewacie kameleonowi, albo po okresie tygodnia przychodzi osoba, która to wyrzuca kubki kameleona, które się znajdują w terrarium, wkłada świeże owady, no i następnie patrzy, czy wszystko jest ok z Twoim gadem. Tym samym mamy tak naprawdę zapewnione warunki odpowiednie do naszego urlopu dla kameleona. Nie musimy się go pozbywać, tak jak to robi wiele osób, kiedy to chce wyjechać na swój wymarzony urlop, a nie ma z kim zostawić kameleona.